Nowe wyzwanie, nowa sekcja. Właśnie spotykamy się w tym miejscu, przy lotnisku, na nowym polu golfowym, dziewięciodołkowym, które da szansę rozwojowi nowej dyscypliny sportu. Nasi studenci z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii będą we współpracy z właścicielami tego obiektu za darmo szlifować nowe umiejętności, tak żeby w przyszłości zostali sportowcami, instruktorami. No, nowe wchodzi i chyba nie ma w tym nic dziwnego. Na tym wspaniałym, wielohektarowym obszarze podpiszemy dzisiaj umowę o takiej formie współpracy. Pole golfowe jest prawie gotowe. Mamy 9 dołków, to znaczy, że rozgrywając normalne turnieje, musimy te 9 dołków powtórzyć, dwa razy je zagrać, ale w planie jest budowa kolejnych 9 dołków. Jesteśmy szczęśliwi, że podpisaliśmy dzisiaj umowę z Politechniką na umożliwienie golfa w czasie zajęć WF-u. Myślę, że to nie tylko ruch będzie na wolnym powietrzu, ale też możliwość zdobycia uprawnień do gry na wszystkich polach, na całym świecie i po prostu nauczenia się tej dyscypliny sportowej. Studenci Politechniki Opolskiej, uczestnicząc w ramach zajęć z WF-u sekcyjnego, wybierając sekcję golfa, po 2 semestrach zajęć mogą przystąpić do egzaminu, który nadaje im certyfikat uprawniający do samodzielnego korzystania z pól golfowych, nie tylko tego, ale z różnych. No i oczywiście zajęcia, jako że odbywają się w ramach WF-u sekcyjnego, zajęcia Politechnice Opolskiej, są bezpłatne. To jest otwarcie na nowych klientów, to jest otwarcie na nowych, że tak powiem, graczy. To jest przede wszystkim rozwój golfa na Opolszczyźnie.